Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Początki ZooPolu sięgają dalej niż roku 1953. To był najpierw prywatny zwierzyniec w 1912 roku bodajże. Tak, więc tutaj nasza wiedza na ten temat niestety jest bardzo okrojona i tylko mamy jakieś tam przebłyski informacji. Jest rok 1912, 1933, 1936. Nie wiemy dokładnie tych papierów, dokumentów. Nie ma po prostu. Natomiast jedną rzecz wiemy na pewno, że w 1953 roku powstał Komitet Odbudowy Społeczny, ówcześnie Komitet Odbudowy Ogrodu, i w 1953 roku po raz pierwszy po okresie wojennym ogród został uruchomiony i w związku z tym chcemy tą datę uznać jako datę, którą warto świętować. Ale uściślijmy, może to też nie ma znaczenia, ale początek to 22 lipca 1953, a nie 22 czerwca. Tak, no jak wszyscy wiemy, w tych czasach wszystko otwierało się na 22 lipca, ponieważ była to data, kiedy trzeba było zaakcentować pewne uwarunkowania. Same przyjemne rzeczy, o których za chwilę powiemy, też się w historii zdarzały, ale najgorszy rok dla ogrodu opolskiego to rok 97, powódź. Tak, no oprócz tej daty 53 jest kilka jeszcze dat, które zaważyły na tym, jak ogród wygląda dzisiaj, jakie miał losy. Ten rok 97 był rzeczywiście bardzo trudny dla nas. Właściwie można powiedzieć, że decydowało się wówczas, czy w ogóle ogród zoologiczny w Opolu będzie dalej funkcjonował. Była taka groźba, że będzie Była zamknięty? Taka groźba. Ówczesne władze miały taki pomysł, żeby ogród przestał istnieć. Natomiast nie chwaląc się, tutaj załoga stanęła na wysokości zadania. Sami zaczęliśmy to odbudowywać, a oprócz tego udało się uzyskać z Ministerstwa Ochrony Środowiska środki, które pozwoliły na taki pierwszy etap odbudowy. I aby te środki przyjąć, Rada Miasta musiała przegłosować podczas swojego posiedzenia tą decyzję. I ta decyzja przez aklamację zapadła, w związku z tym plany likwidacji ogrodu upadły. No i potem oczywiście w ślad za tym były zakupy zwierząt, czy też nie zakupy, też inne ogrody, zdaje się, z Europy pomagały nam. To znaczy bardzo ważną datą również był rok 93, może czyli nie tak znany, czyli przed powodzią, czyli rok, w którym ogród zoologiczny został już przyjęty do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych. To się opłaciło potem, jak się okazuje. I to tak? Później w ten sposób u nas zaprocentowało, że po tym okresie odbudowy mogliśmy się ubiegać o udział w programach ochrony gatunków, zmienić kolekcję, czego nam niektórzy no niestety zazdrościli, że mieliśmy takie możliwości, ale przebudować kolekcję zwierząt właśnie pod kątem większego udziału w programach ochrony gatunków ginących. A właśnie, bo też to państwo wiem, że macie. A jakie to są konkretnie gatunki? Mógłby pan parę wymienić? Oczywiście mogę wymienić. Jest ponad 50 tych programów, czyli 50 gatunków, które jednocześnie są realizowane. Opolski Ogród Zoologiczny realizuje. No choćby podam dla przykładu takie zwierzęta jak żyrafy Rothschilda, tamaryny cesarskie, wilki grzywiaste, i tak dalej, i tak dalej. No musiałbym wymienić... Goryle? Goryle również są w programie, jak najbardziej. Te zwierzęta są, można powiedzieć, tak unikatowe, że bardzo trudno w ogóle w programie je otrzymać, a co dopiero, żeby gdzieś funkcjonowały w ogrodach zoologicznych jako zwierzęta takie okazowe tylko. Czy okres od 97 roku do obecnego, 2013 roku, to jest najlepszy okres ogrodu? Trudno powiedzieć, wie pan, ponieważ to tak jak w życiu. U nas jest pewna sinusoida. Są lata, kiedy można powiedzieć, dobrze się nam powodzi, a są lata, kiedy troszeczkę gorzej. Ale to tym się nie zrażamy, myślę. Trzeba po prostu cały czas realizować pewien plan, który mamy. Raz się go uda bardziej zrealizować, raz mniej. Ja nie omieszkam wspomnieć jednak również o roli pana prezydenta Zembaczyńskiego, dzięki któremu powstały dwa duże obiekty w naszym zoo, dzięki jego przychylności. Całkowicie nowe. Powstały właśnie wybiegi dla goryli i powstał basen Uchatek. Czyli te hity, które mamy dzisiaj w Opolu, które przyciągają do nas coraz większe rzesze zwiedzających.
A w ubiegłym roku był groźny pożar w ZOO, to też o tym trzeba pamiętać. Zniszczony w wyniku pożaru pawilon z gadami i płazami jest już odbudowywany? Nie jest jeszcze odbudowywany, ponieważ no, my jako jednostka budżetowa mamy pewne procedury, które musimy dotrzymać. Są pieniądze na ten cel. Wiemy, że jak będziemy gotowi z projektami, to ogłosimy procedury. I postaramy się oczywiście przywrócić ten obiekt, ponieważ to zwierzątka nie są zbyt okazałe, niepozorne. Natomiast ja chodząc po ogrodzie słyszę, o tu był bardzo ciekawy pawilon, bardzo interesujące okazy i ładnie urządzony. Postaramy się to zrobić. Tak. No robi mi się przykro, no niestety. A kiedy ewentualnie będzie ten pawilon? Myślę, że to w przyszłym roku dopiero będzie realizowane, ponieważ tak jak mówię, trzeba dochować wszelkich procedur. My chcemy również uprościć w pewien sposób budowę tego budynku, aby no nie tylko estetyka była zachowana, ale i funkcjonalność i bezpieczeństwo również. Na to musimy zwrócić dużą uwagę. No tym bardziej po tym pożarze. Dokładnie. A ile obecnie zwierząt przebywa w opolskim ogrodzie zoologicznym i ile gatunków? Więc muszę mieć pytanie dla dyrektora. Te liczby są no właściwie... Zmienne? Raz, że zmienne, a dwa, one są mylące, ponieważ no, to nie, tak naprawdę nie świadczy o poziomie ogrodu zoologicznego. Ja podam panu, mamy 1170 zwierząt. Co do jednej sztuki? No, plus, minus jeden, zaraz powiem dlaczego. I 260 gatunków. Czy to jest dużo, czy to jest mało, trudno powiedzieć. Jesteśmy na przykład lepsi od naszego, pod tym względem, od naszego zaprzyjaźnionego ogrodu zoologicznego w Gdańsku. Ale są ogrody w Polsce, które mają kilka tysięcy gatunków zwierząt, bo na przykład hodują ryby. No to też się wlicza. A ile jest w sumie ogrodów zoologicznych w Polsce? Więc w Polsce mamy ponad setkę ogrodów zoologicznych. To jest proces, który cały czas postępuje. Otwierają się nowe, prywatne kolekcje zwierząt. Natomiast nie wszystkie spełniają dzisiejsze wymagania prawne, które są wprowadzone specjalnymi przepisami. Do takich należy posiadanie licencji. Te licencje w Polsce posiada 25 ogrodów zoologicznych. W tym Opole? W tym oczywiście ogród zoologiczny w Opolu. Natomiast oprócz tego jeszcze zrzeszamy się w takiej organizacji jak Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych. Nie chcę powiedzieć, że jest to organizacja elitarna, ale staramy się, żeby tam należące ogrody spełniały już te najwyższe standardy, takie jakie są wymagane w Europie dzisiaj. I wszyscy ci dyrektorzy przybędą do Opola na uroczystości. Tak. Ale nie będziecie też obradować. Nasze uroczystości, które są nie tylko skierowane po to, żeby zaakcentować to 60-lecie w stronę mieszkańców, również są skierowane do grupy fachowców. Przyjeżdża 15 reprezentanci 15 ogrodów zoologicznych w Polsce, inni zaproszeni goście i będziemy mieli te obrady poświęcone ostatnim 10 latom. Jakie zmiany w naszych ogrodach w Polsce nastąpiły, jak się one przeobraziły, jak dostosowały do coraz wyższych standardów. W najbliższą sobotę piknik jubileuszowy na Wyspie Bolko w Ogrodzie Zoologicznym. Jakie atrakcje w programie? No piknik jest ogólnie dostępny, specjalnie żeśmy wymyślili, żeby to się odbywało na polanie przed ogrodem zoologicznym. Taką dla mnie największą atrakcją jest oczywiście występ zespołu Arka Noego. Specjalnie wybraliśmy ten zespół, ponieważ jednym z naszych takich logo jest arka, na której znajdują się zwierzęta. Odniesienie do 97 roku. No nie tylko, to ja bym sięgnął dalej. Jeszcze. No tak, oczywiście do czasów biblijnych jak najbardziej. Dokładnie, do czasów biblijnych, ale to ma obrazować właśnie jedną z misji ogrodu zoologicznego dzisiaj, czyli hodowla gatunków ginących i ochrona tych gatunków ginących. My reklamujemy się, że jesteśmy taką arką XXI wieku, ale oprócz tego mamy, myślę, również bardzo ciekawe pokazy związane z pokazem ptaków drapieżnych, tak zwane pokazy sokolnicze, pokaz ujeżdżania koni, będzie tresura psów, będzie również stoisko schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Opolu, którym ogród zoologiczny od kilkunastu lat się również zajmuje i chcemy przy tej okazji promować również adopcję tych zwierząt, bo to jest główne zadanie dzisiaj schroniska dla bezdomnych zwierząt. Panie dyrektorze, na zakończenie zapytam o rzecz następującą. Mamy teraz falę afrykańskich upałów w Polsce, przynajmniej w Polsce południowej. Jakie sposoby na chłodę mają zwierzęta, które upałów nie lubią po polskim ogrodzie? Zwierzęta są bardzo inteligentne. Te, które upałów nie lubią, nie wychodzą w tym okresie największego skwaru na słońce, lecz korzystają z tych miejsc, które my im przygotowaliśmy, czyli są krzewy, są wydrążone pnie, są zadaszenia i tam. No, nawet niektóre wchodzą do wody. Takie zwierzęta jak alpaki, które są zwierzętami wysokogórskimi, można by powiedzieć, nie mają dostępu do tego typu jeziorek jakichś tam, ale u nas w ogrodzie widzimy, jak bardzo chętnie się kąpią. Ale co jeszcze jest ważne? Ważne jest to, że ogród zoologiczny w Opolu ma bardzo korzystne położenie. Leży na wyspie Bolko, w Starodrzewie, kiedy otoczony są wodą. Otoczony wodą, kiedy są upały, proszę przyjść do nas i na pewno Państwo odczujecie dużą ulgę, duże ochłodzenie. Ale z drugiej strony, te afrykańskie upały wcale nas nie martwią, powiem Panu. A powiem Panu dlaczego? Ponieważ dzisiaj jedno z afrykańskich zwierząt, to jest to plus jeden, o którym mówiłem, powiększyło grono naszych mieszkańców. Na, nie wiem, chyba na 60-lecie mamy fantastyczną niespodziankę. Dzisiaj rano przychodzę do ogrodu zoologicznego i czeka na nas mała żyrafa. Znakomita wiadomość. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Lecław Sobieraj, dyrektor Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.